Kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Troszeczkę mnie nie było, a powiem Wam szczerze, że musiałam sobie zrobić maleńką przerwę. I zobaczcie, Wiki już jest w raju zabawy. Zjadła śniadanko, ja również. I teraz, jak widzicie, bawi się. Wika, przywitaj się. Jaka niunia duża urośnie? Taka duża! Taka! Gdzie wędrujesz? A gdzie Ty wędrujesz? Do mamy. Jeśli chodzi o dzisiejsze plany, mam nadzieję, że uda mi się pójść do miasta i kupić wstążeczki, bo będę musiała porobić kokardki takie, żeby było przywiązywać później do samochodu na wesele. Chciałabym kupić również prezent dla mojej świadkowej. Wczoraj już kupiłam bieliznę na ślub. Oczywiście Wam jej tutaj nie pokażę, ale już chociaż to mam z głowy. I ostatnio byłam u kosmetyczki, zrobiłam sobie nowe pazurki, to jest Baby Boomer, a na serdecznym jest Syrenka. Myślę, że wyglądają naprawdę spoko. Możecie pisać, jak Wam się podobają. Wiktoria, podoba Ci się stylizacja na dzisiaj? Podoba Ci się? Chyba bardzo, co? Będziemy wychodziły, jak widzicie, ja mam takie luźne spodenki, różową koszulkę obcisłą, ale musi być mi naprawdę wygodnie, bo chcę troszeczkę pochodzić, poszukać różnych rzeczy, więc no nie chcę się czuć skrępowana w ruchach, więc taki zwykły outfit. Wróciłam z miasta i powiem Wam, że nie nagrywałam, ale naprawdę nie miałam czasu, kupowałyśmy tą tasiemkę na kokardki, chodziłyśmy po sklepach i kupiła moja mama Wiktorii sukienkę na wesele, białą z różowymi wstawkami. Powiem Wam, że kupiła ją na rynku za 90 zł i myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Ona jest z fajnego materiału, a tutaj z wierzchu ma tiul. Do tego kupiłam jej w Cocodrillo buciki. Zobaczcie, jakie piękne. Takie balerinki różowe i one kosztowały 39,90. I jak już od razu byłam w mieście, to zaszłam do po biżuterię, do jubilera i kupiłam świadkowej moje, wiecie co? Nie, chyba Wam nie pokażę, co kupiłam, bo ona może to oglądać. Więc kupiłam coś na podziękowanie dla mojej świadkowej. Mam nadzieję, że jej się spodoba, bo mi się podoba naprawdę bardzo. Takie oto zakupy. Niedługo będę robiła kokardki właśnie, żeby przywiązywać ludziom na wesele do samochodu. Powiem Wam, że został niecały miesiąc, miesiąc bez jednego dnia. Już się zaczęły takie konkretniejsze przygotowania, dopinanie wszystko na ostatni guzik. Mam nadzieję, że ze wszystkim zdążymy. Słuchajcie, trochę mi to zajęło, więc się nie odzywałam, ale skończyłam robić kokardki do aut. Będą na dwóch przednich drzwiach, na klamkach. Takie zwykłe białe z różową wstążeczką. I trochę ich zrobiłam, więc tak. Taki dzisiaj mój dzień był, robienie kokardek. I sprawdzałam na internecie, jak się robi i powiem Wam szczerze, że doszłam do tego sama. Jak zrobić, żeby one były w miarę ładne. Prosiak śpi. Wika śpi. A ja czekam na Daniela. Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Wczoraj nie dokończyłyśmy nagrywać vloga, więc dzisiaj to robimy i będzie vlog łączony z dwóch dni. A moja niunia próbuje się dostać do aparatu, tak? Zobaczcie, dzisiaj na śniadanie mam pyszne jagodzianki. Mojej mamy to są najlepsze jagodzianki, jakie ja jadłam i najlepsze śniadanie na świecie. Naprawdę. Dziecko spakowane. Mama, jak widzicie, już ubrana. Dziecko również ubrane moje, tylko jeszcze skarpetki, więc możemy wychodzić na spacerek. Idziemy na spacer, Wika. Tak. Już idziemy do miasta. Chcę zajść do Pepco. Powiem Wam, że znalazłam fajną księgę gości. Taka butelka i karteczki. Na tych karteczkach pisze się życzenia albo jakieś tam wiadomość do Państwa młodych. I rok później
sobie to otworzymy, ale na internecie kosztuje to około 90 zł. Ja stwierdziłam, że zrobię to sama, więc idę szukać fajnej butelki. A moja księżniczka już na luzie sobie siedzi w wózku. Idziemy po naszym starym osiedlu i spotkałyśmy sąsiadkę, chwilę porozmawiałyśmy, a teraz idziemy w stronę Pepko i tam będzie moja mama, więc spotkam się z nią, ona dzisiaj pilnuje takiego chłopca. Jesteśmy już praktycznie w domu. Powiem wam, że nie kupiłam tego, co chciałam, bo złapał nas deszcz i zdążyłyśmy kupić Wiktorii buciki, pójść na gofry, pójść na chwilę do Rossmana i zaczęło tak lać, że wstąpiłyśmy na jeszcze ciasteczko do kozaka z Daniela mamą, bo niestety nie doszłybyśmy do domu. I przestało padać i stwierdziłyśmy, że wracamy jutro, kupimy to, co nam trzeba. A mój okruszek w drodze zasnął. Halo, halo, my jak zwykle się nie odzywałyśmy znowu, ale wybierałyśmy bukiet ślubny, byłyśmy w mieście jeszcze raz, nie wzięłyśmy kamery, więc musicie nam to wybaczyć, ale ja wiem, że wy to nam wybaczycie. Za chwilę wam pokażę nasz, mój bukiet ślubny i mojej świadkowej. I Wika już mi tutaj chce wyjść, zejść z łóżka, więc zaraz wam pokażę. To się nazywa prawdziwa miłość. Tak, Lila? Jeszcze jeśli chodzi o bukiet, to bardzo mi zależało, żeby był z Piwoni. Tak, z Piwoni. Ale niestety sezonu na Piwoni już nie ma, więc musiałam wybrać coś innego. I wybrałam goździki, frezję i róże. Z tym, że bardzo róży nie chciałam, ale znalazłam taki bukiet dość delikatny. Więc mam nadzieję, że zrobi mi go pani naprawdę ładnie. Już wam pokazuję. I ja wiem, że on tutaj jest troszeczkę prześwietlony, ale uwierzcie, że to zdjęcie również takie jest. I tutaj właśnie są te goździki różowe, róże, ich będzie zdecydowanie dużo mniej. I gdzie nie, gdzie białe frezje. I właśnie w takiej... Tak, to lila. I właśnie w takiej kolorystyce mniej więcej będzie mój bukiet, tylko tak jak mówię, mniej róż na pewno. A jeśli chodzi o bukieciki dla pana młodego i dla świadka, to będzie również coś takiego, tylko z delikatnym właśnie dodatkiem różu gdzieś. Takie delikatne, z frezji właśnie. Dodatkowo mamy już skompletowane w całości kosze dla rodziców na podziękowania i też wam na pewno je pokażę, ale myślę, że to nie w tym vlogu, nie w następnym, może w jeszcze kolejnym. Bo mam je schowany, już nie chcę mi się wyciągać, wiecie? Zrobiłam tą ankietę, żebyście zadawali pytania na Instagramie i jest ich tak dużo, już na bardzo dużo odpowiedziałam, ale jak widzicie, jeszcze sporo mi zostało. Widzę, że coraz więcej ich jest. Na najfajniejsze odpowiem, a na te, na które nie będę miała czasu i które nie są aż tak ważne, albo się powtarzają, albo gdzieś właśnie na nie odpowiadałam, to po prostu je ominę. Bo widzicie, ile masz centymetrów wzrostu. Na przykład to już... W ankietach chyba pokazywałam wam, czekajcie, pokażę wam wszystkie może po kolei. O. Tutaj na wszystkie odpowiadałam, jak będziecie chcieli sobie coś przeczytać, to sobie po prostu zapauzujecie. Proszę. No, oj, tutaj chyba już się cofam. Więc sporo ich jest, tutaj właśnie nasi cudowni przyjaciele. Hop. Tu. Proszę was bardzo, że się nie odzywam, ale zamawiam sobie już wszystkie rzeczy i spisywaliśmy całą listę naszych gości, zamawialiśmy winietki i nie są takie same jak zaproszenia, ale znalazłam dużo, dużo tańsze winietki za dosłownie 40 groszy, więc wybraliśmy ten oto model. A teraz szukamy pudełka na koperty i podoba mi się to, ale zastanawiam się, czy nie wziąć takiego zwykłego, tekturowego. Dodatkowo jeszcze będę musiała za chwilę zamówić butlę z helem i powiem wam, że końca nie widać, także zastanawiam się, czy o niczym nie zapomnę. A
Kusia tymczasem bawi się u siebie w łóżeczku. A ja już powoli się gubię, co zrobiliśmy, a czego jeszcze nie zrobiliśmy. Okej, ale powiem Wam, że chyba kończę tego vloga, już nic takiego nie będzie się działo. Mam nadzieję, nawet nie mam nadziei, jutro na pewno będę dla Was nagrywać. Codziennie będą pojawiały się teraz vlogi przez cały tydzień. Zapraszam do oglądania. Ticking away, ticking away. You are my summertime love in the fall.